To już prawdziwa rowerowa tradycja. W minioną sobotę w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek i Bibliotekarzy w Krośnie-Odrzańskim ponownie wystartował rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz. Pogoda dopisała, podobnie jak miłośnicy rowerów. Już szósty Odjazdowy Bibliotekarz. Akcja nam się udaje. Nie brakuje nam chętnych. Chętnych nie brakowało, tym bardziej, że trasa tegorocznego rajdu była bardzo atrakcyjna. Jedziemy tutaj z tego pięknego miasta, jedziemy do Połpina, z Połpina jedziemy do Szczawna. Tam mamy dwa punkty, żebyśmy się zatrzymali. Będzie coś, żeby coś obejrzeć, coś zjeść pysznego. Następny przystanek mamy w Dąbiu. Koło szkoły, koło biblioteki. Tam rozegramy sobie kilka takich fajnych konkurencji. Też będzie poczęstunek. Stamtąd jedziemy do Starego Młyna, do Brzeźnicy. Jeszcze tylko krótki instruktaż ze strony przewodnika rajdu. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę szczególnie tutaj na tych drogach asfaltowych, bo większość dróg, którymi dzisiaj pojedziemy, to są drogi takie terenowe. Tam będziemy mogli sobie dowolnie jechać. Natomiast tutaj na asfalcie chciałbym zwrócić uwagę na odstępy. Szczególnie tu właśnie przy zjeździe w dół. Także im większy zjazd, bardziej stromy, tym odstępy zachowujemy większe, rączka na hamulcu i powolutku jedziemy. Teraz można już ruszać, a na trasie między innymi rzadko spotykany na naszym terenie krajobraz wydmowy z typową roślinnością trawiasną i sosną nadmorską oraz tak zwane cmentarzysko ciałopalne pochodzące z epoki brązu. Poza tym, jak na tydzień bibliotek przystało, quizy i testy wiedzy dotyczące działalności krośnieńskiej placówki. Łącznie w rajdzie wziął udział 45 osób. Sezon rowerowy mimo zmiennej pogody trwa w najlepsze. Już w niedzielę 22 maja odbędzie się kolejne wydarzenie dedykowane cyklistom. Przed nami trzecia edycja rodzinnych zawodów w rowerowej jeździe na orientację. Początek o godzinie 10 w Łochowicach nad jeziorem Glibiel.